Dobry wieczór Państwu. Nazywam się Krzysztof Turzyński. Jestem prodziekanem do spraw studenckich Wydziału Fizyki i bardzo jest mi miło powitać wszystkich Państwa w naszych murach. Dzisiejszym bohaterem jest, jak Państwo widzą po tytule, dwutlenek węgla. Ale zanim przejdziemy do tej części naukowej, części z pokazami, chciałbym powiedzieć parę słów na temat tego, kto będzie dzisiaj opowiadał i skąd w ogóle się wziął ten pomysł. W latach 50. i 60. na Wydziale Fizyki były organizowane corocznie wykłady bożonarodzeniowe. I te wykłady bożonarodzeniowe miały na celu jak najświetniejsze pokazy fizyczne związane z aktualnymi tematami, które interesowały wówczas społeczeństwo. Mam nadzieję, że zobaczą Państwo, jak fizycy oglądają swoimi własnymi oczami dwutlenek węgla. A teraz kilka słów na temat tego, kto będzie Państwu dzisiaj te pokazy demonstrował. Doktor Krzysztof Karpierz jest fizykiem doświadczalnym, ma doktorat z fizyki ciała stałego, ale od wielu lat działa u nas jako główny sztukmistrz doświadczalny, kierując pracownią pokazów wykładowych. Ta pracownia służy do tego, żeby wykłady fizyczne były ilustrowane możliwie jak najatrakcyjniejszymi i jak najbardziej przemawiającymi do wyobraźni studentów pokazami. Także dr Karpierz jest u nas na wydziale głównym specem i głównym szefem od pokazów fizycznych i całej związanej z nimi logistyki. Proszę Państwa, dzisiejszy wykład jest również świętem całego zespołu pracowni pokazów wykładowych, bo wszystkie osoby, których nazwiska widzą Państwo wypisane na slajdach, to są osoby, które aktywnie włączają się w to, żeby jak najlepiej ilustrować doświadczeniami zajęcia prowadzone na Wydziale Fizyki i dzięki ich pracy, dzięki ich zaangażowaniu jesteśmy w stanie corocznie wykonywać przy różnych okazjach 2,5 tysiąca pokazów fizycznych. Przywitajmy możliwie gorąco dzisiejszego sztukmistrza, dr Krzysztof Karpierz. Dobry wieczór Państwu. Jak Państwo widzą, dwutlenek węgla mnie uskrzydlił, może niezbyt dynamicznie, ale przyjechałem na dwutlenku węgla, wykorzystując zasady fizyki, zasady zachowania pędu. Przyjechałem. Bardzo serdecznie Państwa witam. Cieszę się, że Państwo zaszczycili swoją obecnością dzisiejszy wieczór. I ten wieczór będzie poświęcony przybliżeniu Państwu dwutlenku węgla. Substancji, która być może jest zwykła, być może jest niezwykła. Zobaczą Państwo i ocenią. Być może zagłosują za tym, czy ten dwutlenek węgla warto wspierać, czy warto go inaczej wspierać. Tak jak było powiedziane, dzisiejszy wykład jest dziełem zbiorowym. Tu jest lista osób, które biorą udział nie tylko w przygotowaniach, ale będą tutaj Państwu prezentowały wszystkie doświadczenia. Doświadczeń jest 30 parę i mam nadzieję, że spodobają się Państwu. Wikipedia mówi, że dwutlenek węgla to nieorganiczny związek chemiczny z grupy tlenków, w którym węgiel występuje na czwartym stopniu utlenienia. I co z tego wynika? Nie będziemy mówić w takim tonie, nie będziemy dzisiaj mówić w tonie naukowym, encyklopedycznym czy wikipedycznym, będziemy mówić w tonie normalnym, przyjaznym młodzieży, przyjaznym osobom, które fizykę miały ostatni raz w szkole średniej i mogło być to odpowiednio dawno. Cóż to jest dwutlenek węgla? No, wszyscy wiedzą, że jest to gaz. Gaz bezbarwny. Będę na to zwracał uwagę, że jest gazem bezbarwnym, w szczególności to, co Państwo być może zauważyli w moim
to białe to nie był dwutlenek węgla, tylko świadectwo jego obecności. Świadectwo jego obecności, a tak naprawdę świadectwo zmiany temperatury wywołanej obecnością dwutlenku węgla. Podkreślam to, bo będziemy do tego jeszcze wracać. Jest niepalny. Do tego będziemy bardzo często w dzisiejszym wykładzie wracać. Będziemy wykorzystywać tę cechę do tego, żeby wykrywać obecność dwutlenku węgla w naszej otoczeniu. Jest rozpuszczalny w wodzie. Tutaj każdy z was, mili państwo, wie, że on jest rozpuszczalny w wodzie, pijemy wody gazowane, no jest właśnie ta woda gazowana, naturalna bądź sztucznie gazowana, jest wynikiem tego, że dwutlenek węgla się rozpuszcza w wodzie bardzo łatwo. Tu jest napisane, to są wiadomości, przepraszam, fizyczne, można rozpuścić w litrze wody prawie 2 litry dwutlenku węgla, dlatego że dwutlenek węgla wiąże się w związek chemiczny, bardzo słaby kwas węglowy, ale ten związek chemiczny pozostaje w wodzie i jest w stanie woda przyjąć bardzo dużo tego węgla. Co to znaczy bardzo dużo? Mają państwo na dole jest wspomniane, że na przykład czystego tlenu czy innych gazów ta rozpuszczalność jest na poziomie miligramów, kilku miligramów na litr. Mamy 1000 razy czy kilkaset razy więcej dwutlenku węgla może w wodzie być rozpuszczone. Jest cięższy od powietrza i dokładnie 44 przez 29, to jest około 1,5 raza. Skąd to się bierze? To jest ten wstęp fizyczny, który państwo być może będą mogli poznać, zrozumieć, ci, którzy dawno mieli tą fizykę, skąd ja wiem, że to jest 44 przez 29, a to stąd, że małe przypomnienie z fizyki, cóż to jest mol? Myśmy ostatnio, w ostatnim roku państwo byli świadkiem niezwykłej transformacji. Transformacji okazuje się, że nasze miary i wagi zostały ujednoliconej w sposób ścisły do nieskończonego miejsca po przecinku pokazują, albo mogłyby pokazywać różne wielkości, takie jak masa, takie jak czas, takie jak prędkość i takie jak ile mamy do czynienia na sztuki, ile jest cząsteczek wokół nas, ile jest gazów, ile jest innych substancji. Otóż jednostką liczności substancji, jak dużo jest wokół nas cząsteczek gazu, jest mol. I ten mol to jest nazwa bardzo dużej liczby, takiej liczby, która tu jest pokazana. To są 602 tryliardy, no z kawałkiem jest pokazany, sztuk, albo 0,6 kwadryliona. Na przykład cząsteczek gazu, albo elektronów, albo atomów, niekoniecznie cząsteczek. I tak duża liczba nazywana jest molem. I okazuje się, że w przypadku gazów ten jeden mol zajmuje w standardowych warunkach powtarzalnych, ustalonych przez jako wzorzec, zajmuje 22,4 litra. I to bez względu na to, jaki rodzaj cząsteczek gazu będzie brał udział, ma udział w tej dużej liczbie. Czy to będą cząsteczki tlenu, czy to będą cząsteczki azotu, czy to będą cząsteczki dwutlenku węgla, czy pary wodnej. W sumie, jeżeli będziemy mieli dowolnych cząsteczek 0,6 kwadryliona, nazywamy to molem i ten mol zajmuje 22,4 litra. Jeżeli weźmiemy wielkość, jaką masę ma jeden atom dwutlenku węgla, tą masę możemy odczytać, możemy zmierzyć i wiemy. Odczytać możemy z wielkości zawartych w tablicy pierwiastków w układzie okresowym i masa CO2 wynosi około 44 atomowych jednostek masy. No to już takie małe ilości kilogramów
fizyce atomowej mierzy się masę tych cząsteczek, mierzy się w jednostkach, które są zwane atomową jednostką masy, to mniej więcej atom węgla ma 12 jednostek masy, cząsteczka CO2 ma 44, średnia masa cząsteczek wchodzących z powietrza to 29. W związku z tym, jeżeli zastąpimy wszystkie cząsteczki powietrza, te 0,6 kwadryliona cząsteczek powietrza cząsteczkami dwutlenku węgla, no to one będą 44 przez 29, 1,5 raza większą masę. Stąd ciężar właściwy, gęstość dwutlenku węgla jest 1,5 razy większa. Powietrze ma masę, dwutlenek węgla też ma masę. Czy Państwo wyobrażają sobie ta masa powietrza, która jest w tej sali? Ile mamy kilogramów powietrza? Bez szacowania, strzelać bardzo proszę. Jak, słucham? Tona, czyli 1000 kilogramów. Dobrze, troszkę więcej, to może większa objętość jest, koło 4 ton powietrza. 4 ton powietrza, czyli 40 osób z Państwa, w sumie 40 pary, 50, jeżeli weźmiemy pół na pół, to może nawet 60 osób z Państwa ma taką masę jak powietrze w tej sali. I w tym powietrzu jest około 2 kg dwutlenku węgla. Przed Państwa wejściem człowiek wydycha dwutlenek węgla, w wydychanym powietrzu człowieka jest mniej więcej 4% węgla, no i mamy jakiś tam przepływ, jak oddychamy z jakąś częstotliwością, więc pod koniec naszego wykładu, gdyby tu nie było wietrzenia, byłoby więcej. Ale jest wietrzenie, jest wymiana powietrza, zresztą mamy detektor dwutlenku węgla i sprawdzimy, ile jest pod koniec, jak skuteczne jest nasze wspólne dostarczanie dwutlenku węgla w stosunku do odprowadzania tego dwutlenku węgla przez naszą wentylację. Dwutlenek węgla jest składnikiem atmosfery ziemskiej, wydychamy go, wszystkie organizmy żywe, w tym i rośliny, w szczególności na przykład w nocy rośliny wydychają, wydzielają. W atmosferze ziemskiej jest około 0,04%. W jednostkach używanych przez fizyków to jest 400 ppm, po angielsku ppm to jest part per million, czyli cząsteczek na milion. To jest 400 cząsteczek dwutlenku węgla na milion cząsteczek powietrza. Stąd tak ta liczba zmienia się cyklicznie, w ciągu lata i zimy jest różna i widzą Państwo tu na wykresie, jak się zmienia zawartość dwutlenku węgla w funkcji kolejnych lat. Tu jest rok 1960, tam mamy gdzieś 2020 i widzimy, że w ciągu, średnio rzecz biorąc, w ciągu tych 60 lat od 320 ppm wzrosło do 400 ppm, a jak ktoś ma lepszy wzrok, to widzi, że na tej linii niebieskiej są takie falki. No to są falki związane, że w lecie jest więcej, w zimie jest mniej. W zimie, zaraz Państwo spytają, której zimie? Zimie na półkuli północnej czy południowej? No tej zimie, gdzie jest więcej roślin, gdzie jest większe zalesienie, więc w zimie północnej jest mniej dwutlenku węgla, a w zimie południowej mamy więcej dwutlenku węgla. Pokażemy Państwu, jak wpływa ta obecność dwutlenku węgla, co my wzrastając, powodując wzrost tej liczby ppm-ów dwutlenku węgla, co my robimy. Ale to doświadczalnie sami się o tym przekonamy. Skąd brać dwutlenek węgla? No, można wytworzyć samemu, albo można przywieźć ze sklepu. No, z fabryki, sklepu, od dostarczyciela dwutlenku węgla. Jak zrobić samemu? Mamy pierwsze doświadczenie, można każdy z Państwa może zrobić w domu taki dwutlenek węgla, wlewając ocet
mieszając ze sobą i sodę. Jeżeli dodamy w odpowiedniej proporcji rzędu 300 ml takiego octu 10-procentowego oraz 40 gramów sody, wtedy powstanie z tego kilkanaście litrów dwutlenku węgla. I widzą Państwo na własne oczy wspienienie tej zawartości. No i to, co ten gaz, który się pojawia w górnej części słoika, jest odprowadzany przez rurkę do sąsiedniego zbiornika. Wtedy już jest suchy, bez żadnych bąbelków. No i widzimy, że ten gaz znajduje się w tej części. No i rzeczywiście jest niewidoczny. Powiedzą mi Państwo, no być może tam nie ma nic, albo jest to samo powietrze. O tym się przekonamy. Tym samą metodą będziemy wykrywać, będziemy wykrywać innymi metodami, ale wykryjemy obecność w tej metodzie gazu dwutlenku węgla. Tak można zobaczyć i każdy może obejrzeć, jak wygląda, czy można na chwilkę, bardzo dziękuję, delikatnie, żeby się nie wylał. O, i to jest dwutlenek węgla. Każdy może się przekonać, że to jest dwutlenek węgla. Ja mogę go wylać, Państwo tego nie widzą, ale się Państwo przekonają, że tam jest prawdziwy dwutlenek węgla. No i ze sklepu, bierzemy ze sklepu, czyli od dostarczyciela, wielką butlę. W środku jest dwutlenek węgla, bardzo dokładnie taki sam jak w tej małej butli. No i syczymy, zwiększamy. Bardzo proszę, Panie Maćku, żeby wszyscy usłyszeli, jak wygląda. Czy ktoś zobaczył dwutlenek węgla? Nie ma, niewidoczny, tak jak było powiedziane. No i wreszcie możemy ten dwutlenek węgla od dostarczyciela dostarczyć w postaci stałej. Cisza, uwaga. Czy coś słyszymy? To coś, co tak brzęczy, to nie tylko dlatego, że poruszana jest taca, ale dlatego, że w momencie styku zamrożonego w niskiej temperaturze znajdującego się dwutlenku węgla, dlatego że dwutlenek węgla w ciśnieniu atmosferycznym występuje w postaci stałej w temperaturze minus 78,5 stopnia i on nie może być ciekły w tym stanie, po prostu tak budowa kryształów dwutlenku węgla, wzajemne oddziaływanie tak powodują, że w temperaturze, żeby był w ciśnieniu atmosferycznym, a znajduje się w ciśnieniu atmosferycznym, to musi mieć niską temperaturę minus 78 stopni. No i to właśnie Państwo widzą. To ma minus 78 stopni. Jest dwutlenek węgla używany do mrożenia, do kiedyś osoby z mojego pokolenia pewnie widziały saturatory na ulicach. One były właśnie po to, żeby obniżyć temperaturę zbiornika z wodą, sprzedawaną w postaci wody sodowej czy wody mineralnej. Wtedy ten zbiornik był obkładany takimi cegłami z lodu. Jak wykryć obecność dwutlenku węgla? Trzeba wykorzystać jego cechy. Cechy niepalność, cechy w jakie reakcje chemiczne wchodzi, własności optyczne. Zobaczmy, ja powiedziałem, że jest niepalnym gazem. Zobaczmy, czy to jest prawda, że jest niepalnym gazem. Mamy tutaj świeczkę. Tu mamy troszkę schowane zbiorniki z ciekłym, z dwutlenkiem węgla. Taki mamy jeden zbiornik. Oczywiście wygląda na pusty,
To ja spróbuję zaczerpnąć tego płynu i zobaczymy, czy rzeczywiście, o, delikatnie, delikatnie, mam i próbuję wylewać. Wylało się. Rzeczywiście jest niepalny, no może Państwo mi uwierzą. To samo można zobaczyć i to samo można bardziej spektakularnie, niekoniecznie trzeba melonik używać do takich doświadczeń. I też bardzo uważnie zaczerpniemy do dzbanka. O, tak pani Anita, delikatnie, żeby się nie wylało. Państwo wiedzą, że gazy i ciecze mają wspólną nazwę płyny, więc ten płyn wylewa się i udało się wylać w ten sposób, że wszystko się zgasiło. To samo można zobaczyć, jeżeli mamy większe ognisko. No, trzeba wtedy więcej wylać. Jeżeli mam większe ognisko, jakiejś cieczy płonącej, to jest metoda gaśnicza, używana zresztą w przypadku gaśnic. Gaśnic śniegowych, czy gaśnic, które są oparte o dwutlenek węgla, nie są gaśnicami chemicznymi. No i teraz, jeżeli mamy ognisko, coś płonie, no to wystarczy wylać na to ognisko płyn pod tytułem dwutlenek węgla. No i zobaczymy, czy zgaśnie. Uwaga. Gaśnie. No to jest to samo. Po lewej Państwa stronie mamy jeszcze kolejne doświadczenie. No troszkę musimy mieć zabaw i przyjemności. Proszę zobaczyć. Mamy rynienkę, dwie rynienki i tutaj też będziemy wylewać w ten płyn dwutlenek węgla. Mamy tutaj z tyłu takie same zbiorniki. No i zobaczą Państwo, jak wlejemy na górze rynienki, w dole będzie po pewnym czasie, uwaga, start i obserwujemy tę dalszą. Wlało się, a teraz patrzymy w drugą rynienkę. Leje się. No, pewnie wszystko się wylało z dzbanka do pierwszej rynienki. No, trzeba zaczerpnąć więcej. No, to tak jak płyn. No, jak wylejemy wszystko, całą wodę. O, udało się. Znaczy, proszę Państwa, to tak ktoś by mógł powiedzieć, udało się. No, no nie udało się, takie są prawa natury. No, żyjemy w takim świecie, no jeżeli dotrze ten dwutlenek węgla, a dotrze, bo jest cięższy, jak powiedziałem, więc spływa naturalnie, podobnie jak woda, no to musi zgasnąć, bo zabraknie tlenu, a sam dwutlenek węgla z siebie się nie będzie palił. Proszę Państwa, mamy kolejny, ten sam pomysł na zademonstrowanie, jak można zobaczyć, wykryć obecność dwutlenku węgla poprzez no, obserwację gaśnięcia bądź niegaśnięcia świeczek wtedy, kiedy tam dwutlenku węgla nie ma. Mamy akwarium wąskie, no i mamy szereg świeczek, 3, 6, 7 i wsypiemy ten dwutlenek węgla w postaci sproszkowanej. I proszę zauważyć, po prawej stronie, ten dwutlenek węgla tam zaczyna sublimować, zaczyna się przekształcać w gaz, poziom wzrasta, no już 3 świeczki zostały przytłumione, ich palenie. Zobaczymy. O, 4. jakaś nie po kolei. Proszę Państwa, w tym akwarium, no tam powstają fale.
Tam powstają fale, to się buja. Zobaczą Państwo za chwilę, jak to wygląda. Więc widocznie ta następna świeczka taką falą dwutlenku węgla, która została zdmuchnięta. I akurat, jak Państwo wiedzą, fale mają grzbiety i doliny. No i ten grzbiet zgasił, a dolina trafiła na ten następny. Być może tak było, być może inaczej, trudno powiedzieć, ale efekt jest taki. Zobaczcie, mamy pełne akwarium dwutlenku węgla. Jak można zobaczyć, trzeba mieć detektor. No i najprostszym detektorem tego dwutlenku węgla i chyba najsympatyczniejszym to jest wziąć płomień. Wziąć płomień, zapalarkę do gazu i sprawdźmy, czy w tym akwarium jest dwutlenek węgla, czy nie ma. I w którym miejscu się kończy. Tu go nie ma. O! To jest poziom dwutlenku węgla. Na tym poziomie, wszystko, co jest poniżej, jeszcze raz, prawda? Proszę zobaczyć. Jesteśmy w połowie w akwarium, w 1/3 gaśnie. Tu jest dwutlenek węgla. To jest najlepszy w przypadku, kiedy mamy do czynienia, no, z takimi sytuacjami, kiedy tu jest 100% dwutlenku węgla. Ten dwutlenek węgla no, został wcześniej rozsypany, on sublimuje, no i wypełnia pomału to akwarium. To jest detektor o pracy ciągłej, to jest detektor o pracy nieciągłej. To samo możemy zobaczyć za pomocą zapałki. No ale to jest jednorazowo i trzeba jednorazowy. Poziom jest dokładnie ten sam. Jak można inaczej zobaczyć, że jest dwutlenek węgla? Można zobaczyć detektorem. Mamy detektor. Detektor wygląda, no to jest jakiś tam profesjonalny detektor, tak wygląda detektor, kawałek plastiku z jakimś, no i ten detektor łączy się z komputerem i w nim jest, wykorzystując własności dwutlenku węgla, w nim własności optyczne, jest nadajnik światła niewidzialnego dla człowieka przez nasze oczy i ten nadajnik, to światło przechodzi przez w środku, przez to powietrze, które tam się dostaje i jest odbiornik, dioda detekcyjna i ten odbiornik w zależności od natężenia światła pokazuje więcej lub mniej sygnału, a ten sygnał jest, natężenie światła jest proporcjonalne do ilości dwutlenku węgla, które to światło pochłania. Im więcej, tym bardziej pochłania. Czy my jesteśmy w stanie, o, zaraz zobaczymy, jak wygląda stężenie dwutlenku węgla. Natomiast tu gdzieś będziemy mieli odczyt stężenia dwutlenku węgla. Powinno być kilkaset ppmów. Może nie 400, może 500, może 600 czy 700, jest 1000. Mamy wykres, Państwo proszę zobaczyć. Tu jest wykres. Mamy, no, w funkcji czasu, prawda? Mamy tam 1000 kawałkiem. Jeżeli ja huchnę, no to Państwo widzą, że po takim huchnięciu zawartość, no 4%. 4% to w tej skali to są 4000, prawda, ppmów. No i zobaczcie, nawet 8 mi się udało wygenerować. Mogą Państwo sami zobaczyć i w tym momencie zauważcie, że to troszkę jest, to troszkę działa z opóźnieniem pewnym. Ja dmuchnąłem, a to... Bardzo proszę, nie? Każdy będzie chciał... Ja puszczę ten, więc każdy, kto będzie chciał sobie obejrzeć, ile ma, jaką ma zawartość dwutlenku węgla, albo zobaczyć, czy tam w górze sali jest już większe stężenie, to może po prostu położyć gdzieś z boczku, poczekać i sobie zobaczyć.
Mam nadzieję, że potem przyjedzie ten detektor do nas. Proszę Państwa, standardową metodą wykrywania obecności dwutlenku węgla są metody chemiczne. Ja tam było napisane, narysowane, o przepraszam, na slajdzie jest napisane reakcje chemiczne. Taką reakcją chemiczną jest reakcja wodorotlenku wapnia, który jest przezroczysty, roztwór jego w wodzie jest przezroczysty. Jeżeli znajdzie się w tej wodzie dwutlenek węgla, wytrąca się węglan wapnia, który nie jest rozpuszczalny w wodzie i wtedy efektem jest zmętnienie wody. Kiedyś to uczono w szkole na lekcjach chemii, że zmętnienie wody wapiennej jest świadectwem obecności dwutlenku węgla. No i bardzo proszę, zobaczcie Państwo, jeżeli wdmuchujemy powietrze z płuc, zobaczmy, czy się zmętni, czy nie zmętni. No, może ja jeszcze pomogę, może Państwo pomogą. Z bliska jest troszkę bardziej białe, z daleka pewnie nadal przezroczyste, no ale tak wyglądają doświadczenia, rzeczywiste doświadczenia fizyczne. O, udało się, trzeba odpowiednio dużo. Znowu ja mówię, udało się. Nie ma tutaj udawania się bądź nieudawania się. To po prostu tak jest. No, fizyka, przyroda, prawa naszego wszechświata, lokalnie reprezentowane, zawsze będą działać. Do tej pory żeśmy nie stwierdzili odstępstw. Możemy się teraz przekonać również, że ten sposób wytwarzania chemiczny sposób wytwarzania dwutlenku węgla za pomocą mieszania sody z octem, że jest to sposób otrzymywania dwutlenku węgla. Przekonaliśmy Państwa w sposób pośredni, że można wykryć ten dwutlenek węgla poprzez przepuszczanie powietrza z dwutlenkiem węgla, czy czystego dwutlenku węgla przez wodę wapienną, to przepuśćmy przez tą wodę wapienną. Pani Natasza będzie zrobi dokładnie ten sam eksperyment. Mają Państwo, widzą go w powiększeniu, ale jest wykonywany w rzeczywistości. No i wlany jest, zaczęło coś tam buzować. No i w takiej tryskawce z takiej samej rurki usiłujemy zobaczyć, czy będzie ten sam efekt charakterystyczny dla dwutlenku węgla, czy nie. No, chyba widać, że woda wapienna mętnieje, mamy do czynienia z dwutlenkiem węgla i to, co Państwu pokazywaliśmy jako pierwsze doświadczenie, pusty cylinder, no to był cylinder z dwutlenkiem węgla. Znamy już pewne cechy, proste cechy, że jest, jak możemy wykrywać, no to pobawmy się troszkę z dwutlenkiem węgla. Bardzo znanym efektem Państwu jest w różnych programach popularno-naukowych jest oglądanie atmosfery laboratorium chemicznego poprzez wrzucenie i bąbelkowanie pewnych. Zobaczmy, jak wygląda takie bąbelkowanie. Mamy cylindry, cztery cylindry z wodą zabarwioną dla większego efektu i rzucamy dwutlenek węgla. No i bardzo proszę, wsypujemy stały dwutlenek węgla. On w zetknięciu z wodą o wysokiej temperaturze, dużo wyższej niż on ma, no zaczyna sublimować. No i te bąbelki gazu
bąbelkują i tak sobie efektownie widać. Podświetlone jeszcze jest. Oczywiście to, co Państwo widzą wydobywające się, to jest skroplona para wodna, no bo ten wydobywający się gaz ma niższą temperaturę i ta para wodna z otoczenia, a również z tej wody porywana tymi bąbelkami zimnego gazu, wychodzi na zewnątrz, tam się skrapla i w postaci mgły, w postaci chmury widzimy ją jako biały efekt. Proszę bardzo, mamy... To samo możemy zrobić w wersji bardziej spektakularnej. Mamy tutaj taką samą mензурkę, do której wlejemy wodę, po to, żeby było troszkę więcej efektu. Wlejemy ciepłą wodę. Z pewnym płynem tajemniczym. No i mamy dokładnie ten sam efekt, no tylko, że ten płyn tajemniczy w postaci szamponu tworzy nam efekt piany, no bo po prostu to jest spienienie wody, która tam istnieje. No i zobaczymy, jak długo, czy nam, jak bardzo nam się wyleje, w razie czego zrzucimy. No. Wykorzystując ten sam efekt możemy zabawić się. Możemy zabawić się wytwarzając dwutlenek węgla w ten sam sposób. Już wiemy, jaki jest drugi sposób wytwarzania dwutlenku węgla. Kupujemy zestalony dwutlenek węgla, wrzucamy do wody i wtedy on sublimując paruje. Zróbmy to samo. W zamkniętej kolbie i rzucimy tam, wlewamy ciepłą wodę. Ciepłą wodę, to znaczy o wyższej temperaturze, żeby tego ciepła wystarczyło na dłużej. No i będziemy mieli źródło dwutlenku węgla, źródło w postaci rurki tam wprowadzonej. I możemy ten dwutlenek węgla wykorzystać do różnych celów. Zaraz Państwo zobaczą, do czego. Na przykład, i teraz możemy nadmuchać balon. Zobaczcie, całkiem spore ciśnienie tam jest. Balon z dwutlenkiem węgla. Możemy zrobić bańki. Bardzo proszę. Zobaczcie, no one są cięższe, bo wypełnione dwutlenkiem węgla, a białe, no dlatego, że tam jest ta mgła, tam jest woda w postaci maleńkich kropelek, takich samych jak, no i te bańki, no tylko, o, większe, mniejsze, więc możemy mieć, zabawić się bańkami. Możemy wykorzystać ten sposób do jeszcze bardziej spektakularnych efektów scenicznych. I takim efektem scenicznym zaraz z Państwa zapoznamy. Będzie miał miejsce w dwóch końcach sali, po to, żeby każde z Państwa miał swój efekt sceniczny, to będzie zduplikowane. No i uwaga, patrzymy się w końce stołów. Jeden koniec stołu po prawej stronie, drugi koniec stołu po lewej Państwa stronie. No musimy się przygotować oczywiście. No i uwaga. No i mamy ścielące się mgły
No i one się tak będą ścielić i ścielić, dopóki albo nie skończy się zestalony dwutlenek węgla, który żeśmy tam wrzucili, albo woda nie zamarznie i przestanie, w zależności od ilości ciepła, czego jest więcej. Bawimy się dalej i obserwujemy, jak ten sam sposób można wykorzystać tu. Zobaczymy, jak można wytworzyć ogromne bańki, wypełnione, no może nie bańki, ale przynajmniej pół bańki. Mamy salaterkę. Wlewamy jak zwykle ciepłą. No i teraz, proszę Państwa, no to samo się dzieje po prawej i po lewej Państwa stronie. Jeżeli zamkniemy bańką, no to mamy wylewające, wylało się. No to robimy jeszcze raz. I obserwujemy. Dla fizyków możemy pokazać, że to jest model jądra atomowego. Proszę bardzo. Tak. Nie słyszę. Jak można zrzucić? Bardzo proszę. Czy mamy jeszcze wodę? Mamy wodę wapienną. Bardzo proszę. Nataszę poprosimy, żeby zaprezentowała, jak wygląda wrzucenie kawałka lodu do zlewki z wodą wapienną. Mamy zlewkę i jeszcze mamy trochę wody wapiennej. Bardzo proszę. Wlewamy i bierzemy ze zbiornika. Uwaga. A może tam troszkę dalej, żeby było do góry, tak żeby było widać. No teraz to nic nie widać, bo powstaje mgła. No ale jeżeli przedmuchamy tą mgłę, przedmuchamy mgłę, ci z Państwa możemy koledze pokazać, że jest mleko. Bardzo proszę. No bardzo proszę, tam do kolegi, który się pyta. Uwaga, uwaga. Wydmuchać bardzo proszę to, co jest niepotrzebne do obejrzenia. Jest? Zadowolony. Proszę Państwa, wróćmy do tego, co tu jest. Badamy, jak dużo jest dwutlenku węgla, troszkę więcej nam, troszkę jest wyższy poziom. Czy my możemy zobaczyć obecność tego dwutlenku węgla? No, specjalnymi sztukami fizycznymi jesteśmy w stanie to zrobić. My po prostu nadymimy do środka. Nadymimy do środka, no, profesjonalnym sprzętem. Uwaga, 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 uwaga. No, nadymiło się wszędzie, ale jeżeli teraz poczekamy chwileczkę, żeby się uspokoiła sytuacja, widzą Państwo, ci bliżej, którzy siedzą, zauważyli pewnie, no, takie powierzchnia tego dymu zaczyna falować. Ja wydmuchałem dym. To jest dym, czyli cząsteczki niespalone, czy specjalnie długie cząsteczki ciała stałego, które są tak małe, że ich rozmiary są no, troszkę większe, kilkanaście, kilkadziesiąt razy większe od rozmiarów atomów, czy kilkaset razy większe. I one są tak małe, że nie opadają. I teraz proszę bardzo, jeżeli ja poruszę
to widzimy dwa efekty. Jeden efekt to unosi się nam dym, ten dym, który był w powietrzu, natomiast taka warstwa tego dymu niżej, akurat na granicy, a mogę Państwu pokazać jeszcze raz, wykrywamy dwutlenek węgla. Tu, gdzie ten dwutlenek węgla jest poniżej, no bo już dalej, ten dym się będzie utrzymywał. Możemy widzieć na przykład falowanie. No, ja mogę unieść. Nie wiem, czy to dobrze widać w kamerze. Ja mogę tak. I zobaczą Państwo, o, teraz takie fale w zbiorniku wodnym, w dużych zbiornikach wodnych nazywają się sejsze. Tu mamy mały zbiornik płynu dwutlenku węgla. No i w ten sposób zobaczą Państwo, że ten dwutlenek węgla będzie się jakoś tam rozdyfundowywał, ale ten dym w tym dwutlenku węgla pozostanie i tak będzie się opadał, obniżał się ten poziom, obniżał i będziemy mogli sobie obserwować, kiedy się skończy. To były zabawy, a teraz poważne rzeczy. Poważne rzeczy, czyli pokazy własności fizycznych. No jedną z tych własności fizycznych powiedziałem Państwu, że no tutaj widzimy, że ten dwutlenek węgla opada. Czy możemy ten dwutlenek węgla zważyć? No możemy. Mamy tutaj w prawej części sali wagę. Wagę z dwoma wiadrami, które są wypełnione powietrzem, zarówno prawe, jak i lewe. No to wlejmy do jednej z tych, zaczynają drgać. Notabene muszę Państwu powiedzieć, że polecam łaskawej uwadze, dlaczego waga w ogóle działa. No bo jak ja zrobię w ten sposób, to co, wróci do równowagi, czy nie? Nie wróci. Zostanie. A dlaczego takie wagi sklepowe wracają? No to wróćmy już do równowagi takiej związanej z poziomem i wlejmy dwutlenek węgla do którejś. O, delikatnie, żeby nie wychlupać. No widzą Państwo? No. Starczy. No chyba Państwa przekonaliśmy, że rzeczywiście to wiadro lewe jest cięższe. Ono nie zajmuje pozycji pionowej, dlatego że tu jest blokada, prawda? Tutaj to prawe wiadro się opiera po to, żebyśmy nie mieli kłopotu. Także jest po prostu cięższe, no bo teraz w tym wiadrze jest dwutlenek węgla, a w tym jest, jak powiedziałem, 1,5 razy lżejszy, czy tam o 1/3 lżejszy od dwutlenku węgla powietrze. Czy my możemy zmierzyć, jaką masę ma dwutlenek węgla? Możemy. I ten pomiar będzie takim prawdziwym pomiarem. Mamy tutaj rurę próżniową, do której jest podłączona pompa, za chwilę Państwo zobaczą. I możemy mierzyć ciężar tej rury, czyli siłę nacisku na wagę. Ta waga jest w miarę dokładna, ma 0,1 g rozdzielczości. No i teraz ona jest zrównoważona, wytarowana, kiedy w środku jest powietrze. No to teraz spróbujmy odpompować to powietrze, czyli zmierzyć masę bez powietrza. Włączamy pompę. No i widzą Państwo, no jest ujemna wartość, no bo to powietrze ma jakąś masę, też naciska na wagę. Mamy minus 11, minus 12, no i im lepiej odpompujemy, to będzie lepsza dokładność. Nie trzeba dotykać, bo wtedy to wpływa na siłę nacisku. No i teraz napełnijmy tą pustą rurę o 12 czy o 13 gramów lżejszą, o mniejszej masie, wypełnijmy dwutlenkiem węgla.
Gdyby dwutlenek węgla miał dokładnie tę samą gęstość, a co za tym idzie masę, to byśmy znowu na zero trafili. Zobaczmy, czy trafimy na zero. Uwaga, mamy, już Państwo wiedzą, zbiornik z dwutlenkiem węgla. No i naciskamy, wypełniamy. Musimy uważać, żeby nie przesadzić z tym wypełnianiem, żeby ten zbiornik, zobaczcie Państwo, 4, 5, 6 na plusie. To już jest na plusie. Mamy większą masę niż mieliśmy, 7. Czy Państwo pamiętają, ile było na minusie? 13 z kawałkiem. Ja powiedziałem, że dwutlenek węgla jest 1,5 razy cięższy, czyli o 50% cięższy. Zobaczcie, tam było 13 z kawałkiem, mamy plus 7,5, to jest prawie dokładnie połowa tego ciężaru, połowa masy, która była na minusie. To znaczy, że myśmy uzupełnili te minus 13 czy minus 14 i jeszcze dołożyliśmy 7, znaczy dwutlenek węgla nasz waży 21 gramów. Gdybyśmy chcieli zmierzyć jaka gęstość, musielibyśmy zmierzyć tą rurę i wyznaczyć jej wymiary, no i podzielić masę przez gęstość. Gęstość dwutlenku węgla jest około 2 gramy na litr. Gęstość powietrza jest 1,25 grama na litr. To jest jedna cecha, gęstość. Inna cecha wykorzystuje własności tego gęstszego ośrodka, własności, w których dźwięk rozchodzi się inaczej. Im gęstszy jest ośrodek, im gęstszy jest gaz, tym prędkość dźwięku rozchodzenia się dźwięku, czyli odkształceń, nie odkształceń, tylko fali mechanicznej jest mniejsza. No po prostu większe cząsteczki muszą być no trudniej je przemieścić. Co oznacza, że jeżeli będziemy mieli granice ośrodków, dwutlenek węgla i powietrze, to jest pełna analogia z taką sytuacją, jak mamy granice ośrodków, przez które przechodzi światło. Taką granicą ośrodków mam na myśli granice na przykład woda-powietrze, czy powietrze-szkło. No i powietrze-szkło, jeżeli mamy taki ośrodek uformowany w kształcie soczewki, w kształcie jakiegoś owalu, no to wiemy, że ma własności ogniskujące. Ogniskujące, znaczy na przykład równoległą wiązkę światła może zogniskować w ognisku soczewki. I zobaczymy taki analog takiej sytuacji dla przypadku fal dźwiękowych. Po lewej stronie widzą Państwo ten czarny przedmiot, to jest głośnik, który jest źródłem fal dźwiękowych, a troszkę dalej mamy mikrofon, który jest podłączony do oscyloskopu. Oscyloskop to jest taki standardowy przyrząd fizyków, którzy lubią odzwierciedlać, jak się zmieniają sygnały elektryczne. Sygnały elektryczne dawane przez mikrofon. No i teraz wysokość tych falek, fachowo mówiąc to jest amplituda, wysokość tych falek pokazuje, jak dużo, jak jest natężenie dźwięku dochodzące do mikrofonu. No i teraz mamy natężenie dźwięku, który dochodzi bezpośrednio z głośnika do mikrofonu. Jest też jakiś dźwięk odbity, no ale głównie jest ten na wprost. Zobaczmy, co będzie, jeżeli włożymy soczewkę, balon z powietrzem. Jeżeli włożymy z powietrzem, czyli zastępujemy powietrze powietrzem i w tym miejscu kładziemy, właściwie nic się nie zmienia, a przynajmniej niedużo. No oczywiście w czasie ruchu są jakieś odbicia, w czasie coś się zmienia, ale jeżeli mamy układ stacjonarny, może troszeczkę więcej. Ja mówię, w związku z tym do mikrofonu też coś dochodzi. Amplituda jest taka sama. Zobaczmy, jak wygląda sytuacja, jeśli włożymy balon wypełniony dwutlenkiem węgla. Czyli analogiem soczewki, bo
dwutlenek węgla jest analogiem dla fal dźwiękowych, analogiem szkła, w którym się światło wolniej rozchodzi i tam. No i patrzymy, widzą Państwo, amplituda wzrosła od góry do dołu kilkukrotnie, nie wiem, czterokrotnie czy pięciokrotnie. Widzą Państwo, w lewym dolnym rogu trzeba obserwować, chyba że jest to ilustracja faktu, że prędkość dźwięku w dwutlenku węgla jest większa i możemy dzięki temu zrobić taką soczewkę. Z helu takiej soczewki byśmy nie zrobili, bo w helu byśmy zrobili soczewkę rozpraszającą. Proszę Państwa, drugie doświadczenie, to było prawdziwe doświadczenie fizyczne, a teraz będzie jeszcze bardziej fizyczne doświadczenie, dlatego że to będzie nie tylko doświadczenie, ale to będzie eksperyment. Eksperyment specjalnie zaprojektowany, specjalnie pokazany Państwu, żeby pokazać Państwu taki smaczek, jak wyglądają eksperymenty w laboratoriach fizyków. Mamy w tym miejscu taką kulę. Ten mosiężny przedmiot, to jest kula pusta w środku. No pusta w środku, na razie może zostawmy, jak już jest. Z lewej strony ma otwór i z prawej strony ma otwór. Kontaktuje się z powietrzem i będziemy przez ten jeden otwór nadawać sygnał z głośnika. A u wylotu drugiego otworu, o tutaj Państwo widzą, jest mikrofon. I ten mikrofon, sygnał z tego mikrofonu będzie widoczny w postaci, możemy przełączyć na komputer. Poproszę o przełączenie na komputer. No dobrze, za chwilę się przełączy. Tam już widać, tutaj za chwilę będzie widać, musi się elektronika obudzić. I będziemy obserwować, jak wygląda wielkość sygnału z mikrofonu i to będzie na osi pionowej. W funkcji czego? Otóż w funkcji, tutaj mamy liczby od 1 do 24, czy od 0 do 24, my będziemy nadawać coraz to różne częstotliwości tego sygnału. Państwo usłyszą w pewnym momencie, jak ten sygnał będzie miał częstotliwość 100, 200, 200 kilkadziesiąt herców, usłyszą ten sygnał, natomiast mikrofon będzie też go słyszał. I teraz pytanie jest, czy ten mikrofon każdą częstotliwość, czyli różny dźwięk o różnej wysokości, będzie słyszał tak samo. No, mikrofon tak, tylko pytanie, czy ten dźwięk przez tą kulę przejdzie w tej samej intensywności, czy w różnej intensywności. Ponieważ, żeby był troszkę, żeby ten pomiar był rzetelny, musimy niezbyt głośno nastawić nasz głośnik i nasz mikrofon. W związku z tym poprosiłbym Państwa o chwilę, 30 sekund absolutnej ciszy, żeby nie zaburzyć pomiaru. Tak się dzieje w laboratoriach naukowych i w laboratoriach fizycznych, chemicznych i każdym innym, że nie powinno się zaburzać tego pomiaru, na przykład opierając się o stół, na przykład zaglądając, na przykład nosząc krawat, żeby ten krawat tam gdzieś się nie wkręcił w jakiś laser. Więc proszę o chwilę ciszy i my będziemy, powtarzam, robić w ten sposób doświadczenie, że zaczynamy od bardzo niskich częstotliwości. Mogą Państwo te niesłyszalnych, te częstotliwości są tak dobrane, żeby ta skala, która tutaj jest napisana, 1 oznacza 10 Hz, 20, 30, 40, tu będzie 100 Hz, tam będzie 200, 240 czy 250. Więc będą Państwo mogli śledzić i słuchać, i odpowiadać sobie na pytanie, czy to, co słyszą Państwo z absolutnym słuchem, no akurat jest to, co widzą. Wszyscy mamy dobry wzrok. Uwaga, zaczynamy.
pomiar dokonany. Cóż my tu widzimy? Cóż my tu widzimy? Zobaczcie Państwo. Jeszcze raz. Jeszcze raz robimy, czy nie, już drugi raz, jak Państwo widzą, wynik jest dokładnie taki sam. Cóż my to widzimy? Okazuje się, że pewne częstotliwości przechodzą nadzwyczaj łatwo. Ta częstotliwość to jest w okolicach no, środka tego piku. Ten środek piku przypada, powiedziałem, 10 odpowiada 100 Hz. Tak to jest dobrane, żeby było szybko i zmieściło się w czasie naszego wykładu. Te 100 Hz wyjątkowo łatwo przechodzi przez ten układ rezonatora. To jest rezonator. Taka rura nazywa się rezonatorem Helmholtza i jest wykorzystywana no, do tego, żeby mogła wzmacniać pewne częstotliwości. Zobaczmy, mili Państwo, że ta częstotliwość magiczna, w tym przypadku rzędu 100 Hz, rzeczywiście jest bardzo efektywna. Jeżeli na wyjściu położymy świeczkę, ach, jeszcze zobaczmy dwutlenek węgla. A, widzą Państwo. Był dwutlenek węgla, bo w środku było powietrze. A zobaczmy, jak wygląda ta sama sytuacja, jeżeli wypełnimy dwutlenkiem węgla nasz. Rezonator. Czego się spodziewamy? Będzie dokładnie to samo? No chyba nie, skoro ośrodek, w którym poruszają się te fale dźwiękowe jest inny, no to ten ośrodek też będzie odpowiedź tego ośrodka, bo to są fale poruszające się nie... Uwaga, jak są... Mierzymy. Nie do końca jest to super widoczne, ale ci z Państwa, którzy mają lepszy wzrok, zauważą, automatycznie jest dobierany kolor i nie mamy na to większego wpływu w tym programie. Państwo zauważą, że maksimum tej zielonej krzywej na tle takiej mniej zielonej krzywej jest troszkę przesunięte. Ono wypada, pamiętamy, że te duże krzywe niebiesko-zielone miały maksimum około 100 Hz. Jeżeli wytniemy z naszego, jeszcze poproszę, może ten niebieski też usunąć, da się ten niebieski usunąć. Tam to było 100 Hz, teraz zobaczcie przy dwutlenku węgla to samo, ten sam pomiar daje 105, może 107 Hz, jest pewna zmiana. Ta zmiana wynika z tego, że dwutlenek węgla inaczej, wolniej przepuszcza promieniowanie, nie promieniowanie, tylko fale dźwiękowe. No i zobaczmy ten doświadczenie, o którym chciałem wcześniej powiedzieć, mianowicie 100 Hz. Dajemy 100 Hz, tak jak było obiecane, i te 100 Hz powinno
dać magiczny efekt. Troszkę więcej mocy. Świeczka po prostu gaśnie, no bo jeżeli jest efekt, jeżeli w miejscu, gdzie był mikrofon, była duża amplituda, no to już zamieniliśmy ją na świeczkę, to będziemy mieli również dużą amplitudę, tak dużą, że nam świeczka zgaśnie. Proszę Państwa, co robi nasza cywilizacja z dwutlenkiem węgla? Emituje. Możemy zobaczyć, jaki wpływ ma to, co emituje, na to, co na naszą atmosferę. I pokażemy Państwu tutaj doświadczenie. Ja myślę, że bańki pokażemy za chwilę, jak już się wykład skończy, dla tych, którzy będą chcieli chętni. Natomiast tu mamy, proszę Państwa, w tej rurze wodę ze wskaźnikiem pH, czyli z takim papierkiem lakmusowym, jak bardzo jest kwaśna ta woda. Jeżeli wsypiemy do tej wody dwutlenek węgla, zobaczą Państwo, no efekt już Państwo widzieli, będzie bąbelkować, ale proszę zauważyć, jak się będzie zmieniał kolor tej wody. Ten kolor wody będzie się zmieniał, no wskutek tego, że odczyn wody, rozpuszczany dwutlenek węgla będzie zmieniał kwaśność wody, stężenie jonów pH, no wskaźnik kwasowości, czyli będzie zmieniał kolor i my taką procedurę uprawiamy na co dzień. Ten dwutlenek węgla jest rozpuszczany w wodach, w oceanach. Nie tak dużo go się rozpuszcza i nie tak szybko się rozpuszcza jak w tym doświadczeniu, ale biorąc pod uwagę objętość powierzchni i objętość wody oceanicznej, to wystarczająco dużo się go tam mieści, żeby kiedyś, jak się zwiększy jego temperatura wody w oceanie, żeby zostać wyemitowany do atmosfery, a w tej atmosferze, widzą Państwo, taki kolor już taki bardziej zielony. A co się dzieje w atmosferze? W atmosferze jest wpływ zgubny, a może niezgubny, w zależności od tak zwanego punktu widzenia, na to, co jest na temperaturę naszego otoczenia. Chcieliśmy na zakończenie Państwu pokazać dwa doświadczenia, które pokazują, jak wygląda efekt szklarniowy czy zjawisko cieplarniane w otoczeniu Ziemi w obecności dwutlenku węgla. W jednym słowie zjawisko szklarniowe, tutaj jest narysowane. Jeżeli mamy szybę, jeżeli mamy przezroczyste medium, które jest w stanie przepuścić przez siebie bez strat pewną długość fali, fale widzialne, szyby przepuszczają fale widzialne, powietrze przepuszcza fale widzialne, okazuje się, że inne długości fali nie są przepuszczane. Dlaczego nie są przepuszczane? No bo są pochłaniane przez gazy, które wchodzą w skład powietrza, w szczególności dwutlenek węgla, również para wodna. I teraz w zależności od rodzaju tych dodatków gazów, dłuższe lub krótsze fale nie są przepuszczane. I to jest symbolicznie pokazane na tym rysunku, że odbijają się od tej szyby, nie są w stanie wyjść na zewnątrz. Mamy sytuację taką, że do szklarni jest dostarczana energia w postaci świecenia ze słońca i ta energia, energia fal elektromagnetycznych jest zamieniana na energię ruchów termicznych wszystkiego, co się znajduje w szklarni, ziemi, kwiatków, doniczek i te obiekty chciałyby wyemitować tę energię w postaci długofalowego promieniowania, wyemitują, tylko że to promieniowanie nie wydostaje się na zewnątrz. To samo się dzieje na
w atmosferze ziemskiej, że przez atmosferę ziemską krótkie fale słoneczne, te krótkie to są te nasze widzialne. Można znaleźć długość tych fal, ale to nie jest celem tego wykładu, żeby mówić o tym wykładzie, żeby mówić o tym na wykładzie. Natomiast Ziemia emituje promieniowanie dużo dłuższe, 20 razy dłuższe niż promieniowanie słoneczne. I okazuje się, że to promieniowanie podczerwone przechodzi przez atmosferę, ale im więcej jest gazów tak zwanych cieplarnianych, to te gazy cieplarniane pełnią rolę takiej częściowej szyby. To znaczy nie jest tak, że wszystko odbijają, ale wystarczy, że jeżeli będzie dwa razy więcej gazów, to zamiast 0,5% odbicia będzie 1% odbicia, no to znaczy, że będziemy wracało do nas więcej energii. Co oznacza, że ta odbite fale będą znowu pochłaniane przez obiekty na Ziemi i będą je grzały. Średnio rzecz biorąc, temperatura w szklarni jest wyższa niż na zewnątrz. No i temperatura na Ziemi będzie wyższa niż dawniej, kiedy ta szyba, czyli gazy cieplarniane, będzie bardziej efektywna. To chcieliśmy Państwu pokazać. To jest dosyć unikalne doświadczenie, które zakończy, będzie przedostatnim, które pokaże, że rzeczywiście gazy cieplarniane, takim gazem, jakim jest dwutlenek węgla, on pochłania fale podczerwone. Tutaj mamy kamerę, która jest w stanie rejestrować promieniowanie podczerwone. Właśnie takie promieniowanie, które emituje Ziemia, które my emitujemy. Gdyby tą kamerą popatrzeć się na Państwa, każdego można byłoby rozpoznać po ilości promieniowania. I będziemy obserwować świeczkę, która się świeci po drugiej stronie. No musi się, ta świeczka teraz jest widoczna, poprzednio była widoczna w świetle widzialnym, bo tam jest kamera klasyczna, a teraz jest widoczna, płomień tej świeczki jest widoczny na Państwa ekranach i na ekranach w postaci no, takiej plamy ze składem temperatury. Teraz zobaczmy, jak wygląda sytuacja, jeżeli przestrzeń pomiędzy świeczką a kamerą wypełnimy dwutlenkiem węgla. Mamy pojemnik, do tego pojemnika nasypiemy śniegu dwutlenkowo-węglowego, sypiemy. Możemy sprawdzić naszym detektorem, czy rzeczywiście tam się pojawia warstwa. Uwaga. No jeszcze nie ma, ale już tam 3 cm od dna jest. Przykryjemy to, żeby nam nie uciekał ten dwutlenek węgla, żeby nie falował. No i teraz obserwujmy, jak wygląda płomień. Zobaczcie Państwo, że on taki bledszy się staje. Już nie ma takiego jądra płomienia o dużej temperaturze. On staje się bledszy. On staje się bledszy, zanika, a ci z Państwa, którzy widzą w świetle widzialnym przez ścianki tego naczynia albo z boku, widzą, że ten płomień świeci się tak, jak świecił. Okazuje się, że ten dwutlenek węgla pochłania część tą długofalową promieniowania, charakterystyczną dla niego. No i w tych warunkach doświadczalnych zobaczyliśmy, widzimy, że kamera jest w stanie to zobaczyć. Jeżeli byśmy jeszcze chwilkę poczekali, pewnie znikłby zupełnie obraz rejestrowany przez tą kamerę. Jak to się ma do tego efektu cieplarnianego? Otóż okazuje się, że w tych długościach fali, w których pochłaniane jest, absorbowane jest promieniowanie, to te długości fali są szczególnie narażone czy preferowane przez taką substancję przy odbijaniu tych długości fali. Te substancje odbijają również w sposób łatwy
i efektywny. W związku z tym, jeżeli mamy pochłanianie, co Państwo tutaj widzą, to również te fale będą odbijane. I to są te fale, które powodują efekt cieplarniany. A ten sam efekt cieplarniany, to możemy sobie tam popatrzeć, może zniknie zupełnie. Ten sam efekt cieplarniany zobaczą Państwo też również na własne oczy. No, model efektu cieplarnianego zobaczą Państwo na własne oczy w tym doświadczeniu, gdzie mamy dwie takie flagi. To nie są flagi, tylko to są poczernione blaszki i będziemy, a za tymi blaszkami są termometry i będą Państwo pokazywać, jak wygląda temperatura tych termometrów w różnych przypadkach. No, temperatura w otoczeniu, takie jak one teraz mają. Tutaj po lewej stronie Państwo będą widzieć, że te temperatury no, powinny być zbliżone. Tego się zaczynamy. Rejestrację. Tu obserwujemy. No, to są, jest jedna kreska, no, ale ta jedna kreska jest jeden kolor nad drugim, bo to są dwa termometry. Jeżeli teraz w pewnym momencie oświetlimy słoneczkiem nasze dwa termometry, no widzimy wzrost temperatury. No tego się spodziewaliśmy. Tego żeśmy się spodziewali, no bo słońce pada, to są czarne, Państwo widzą na tym, są czarne powierzchnie, one absorbują to promieniowanie, no i no widać, troszkę się rozjeżdżają, no bo prawda, jeden jest bardziej oświetlony, drugi mniej, bo ta żarówka to nie jest jakieś promieniowanie izotopowe. A teraz spróbujmy przykryć jeden z tych termometrów naszą szklarnią. Uwaga, tu się pojawi szklarnia. I przykrywamy jeden z termometrów szklarnią. No, przez tą szklarnię, czyli przez pojemnik szklany, światło przychodzi, to światło, które dociera z żarówki, przechodzi bez trudności. Skąd ja o tym wiem? No, skoro przeszło przez szkło żarówki i wydostało się na zewnątrz, no to musi również przejść przez szkło naszej szklarni i dostać się do środka. To jest bezdyskusyjne. No i widzą Państwo, że jeden z tych termometrów, ten właśnie przykryty, no ma wyraźnie w tym momencie przykrycia, no jego temperatura zaczęła szybciej rosnąć. Gdybyśmy zobaczyli, poczekali jeszcze dłużej, moglibyśmy zobaczyć, zobaczcie, już teraz jest różnica na osi pionowej, zobaczcie, jest rzędu 5 stopni, tu jest 34, a tutaj prawie 40 stopni, także różnica jest dosyć znacząca. Widzą Państwo, że tak działa szklarnia. I to się dzieje z naszą ziemią. Proszę Państwa, dzisiejszy temat to był dwutlenek węgla. Czy jest zwykły, czy niezwykły ten bohater? Mam nadzieję, że dużo bardziej przybliżony Państwu i dużo bardziej przypomniany i będzie bardziej przyjazny. Pytanie, co z nim trzeba zrobić, zaprzyjaźnić się z nim i odpowiednio go traktować. Co to znaczy odpowiednio? Każdy sobie z Państwa odpowie to we własnym zakresie. Dzisiejszy wykład dobił końca. Bardzo Państwu dziękuję. To są współautorzy. Wstańcie, zapraszam. Zapraszam autorów tu, pokażcie się. Tu jeszcze jest jeden autor, Michał, który nas filmował cały czas. Bardzo dziękujemy, życzymy. Żeby nie być gołosłownym, Sylwek, Urszula, Michał, Anita, Natasza, Marek i Sylwia i Michał. Tu przy kamerze. I ja, Krzysztof Karpiesz, bardzo dziękujemy. Dobrych, spokojnych świąt życzymy i w nowym roku samych miłych dni i zdrowia przede wszystkim. Czy są jakieś pytania?
Przepraszam, tam jest już pierwsze pytanie. Kiedyś mieliśmy te pomiary z dźwiękiem, prawda, z częstotliwością, to tam wychodziła taka krzywa, prawda, z tego. Nie wiem, czy można to odtworzyć jeszcze. Można. Być może tą ostatnią krzywą mamy. O, to jest jeszcze coś. No zaraz, tak? Więc, do tej konkretnej krzywej. Tak. Bo wygląda podobnie i chciałem spytać, czy to może być krzywa Gaussa? Może być krzywa Gaussa, raczej w dziedzinie spektroskopii, a to jest coś w rodzaju spektroskopii, czyli odpowiedź ośrodka w funkcji częstotliwości, bo tu mieliśmy, to jest raczej krzywa Lorentza niż krzywa Gaussa. Gauss jest złożeniem, powiedziałbym, wielu Lorentzów. Jeżeli mamy pewien rozrzut krzywych lorentzowskich, to wtedy mamy gaussowską. Tu mieliśmy jedną krzywą lorentzowską. Jeżeli kolega mówi o krzywej gaussowskiej, to mam nadzieję, że również zrozumie, co to znaczy krzywa lorentzowska. To jest inny wzór, ale też zależność od częstotliwości jest podobna, że jest ma pewne maksimum i powyżej, poniżej tego maksimum maleje. Tak. Proszę Państwa, ponieważ no już jesteśmy razem i to widzę, że z dużym zaangażowaniem przez półtorej godziny, a być może Państwo, niektórzy siedzą troszkę niecierpliwie, bo w domu jeszcze pierniczki do polukrowania, śledź do zamoczenia i wiele innych rzeczy do wykonania przed świętami, chciałbym zaproponować, że zespół jest do Państwa dyspozycji, może pokazać jakieś szczegóły doświadczalne, może odpowiedzieć na pytania, a część wspólną w tym momencie będziemy kończyć. Chciałbym przypomnieć o tym, że będziemy zbierali deklaracje, będziemy zbierali deklaracje uczestnictwa i chciałbym jeszcze raz prosić, żeby Państwo bardzo gorąco podziękowali wszystkim osobom, które są zaangażowane w przygotowanie dzisiejszych zajęć. Ja klaszczę mojemu zespołowi. Bardzo dziękuję. Tak jak powiedzieliśmy, jesteśmy do Państwa dyspozycji. Jeżeli ktoś chciałby coś... Gdzie jest detektor? Gdzie jest detektor? O, tu. Proszę przenieść
proszę przełączyć się na... Słucham? Tak. A, czy jest włączony? Powinien być włączony. Aha. Jest. A, no to nawet... No, za chwilę. Było 1000. Idziemy na górę, zobaczymy, czy na górze jest więcej, czy mniej. Słucham? Na podłodze tam. Nie, najpierw na górze, potem na podłodze, to jak już ten... No i co? Zwiększa się? A możemy rozciągnąć skalę? No jest trochę więcej. Pytanie, jak to wytłumaczyć, skoro dwutlenek węgla jest cięższy? Ale tam jest ogrzany oczywiście. Poza tym to jest roztwór dwutlenku węgla w powietrzu. A teraz chcieli Państwo, no ja schodzę na dół, więc jest coraz to mniej. Chcą Państwo przy podłodze, bardzo proszę. Tu przy podłodze, przy zbiornikach. No, z tych zbiorników powinno wyciekać. W zbiorniku? Bardzo proszę, zobaczymy, co jest w zbiorniku. No, najpierw skończmy pomiar przy zbiorników. Najpierw zobaczmy, czy w akwarium jest. Dokończmy ten pomiar, niech tam się... No, przecież otworzyłem ten zbiornik, prawda? No przecież otworzyłem, no to się wylało. To się wylało z niego. Ten detektor to nie jest jak włącznik światła, że ma czas reakcji ułamek sekundy. Przykryłem, no i on spadł. Chcieliście Państwo zobaczyć, czy tu jest? Tu widać, że nic nie ma. Ale jeżeli chcemy, możemy dosypać troszkę. Tak? No i widzą Państwo, że tutaj przy podłodze jest 1800. Czyli dwie dziesiąte, czy tam 0,18%. Nie jest ani trujące, ani duszące stężenie. Jest normalne. Tak jak przypominam, 4% to jest... O, tu już jest. No to zobaczmy, jak wygląda. Dla Państwa informacji powiem, że to nie jest... detektor, który jest w stanie zmierzyć 100%. Jemu się kończy skala przy 20%, w związku z tym będziemy patrzyli. 20% to ile jest ppm-ów? Ktoś umie przeliczyć? Słucham? 200 tysięcy, zgadza się. Więc do 200. No, to jest na poziomie... My musimy chwilkę poczekać, żeby on zdołał zauważyć. Przypominam, że nasz detektor 100% pokazał taki poziom. No zobaczcie, widzą Państwo, już mamy 3000. I rośnie, no bo on na pewno bezwładność. No nasycił się, no to obniżamy. No nie, mówiłem, ma bezwładność, nie musimy się w ogóle z tego cieszyć, że o, nie zauważył, no nie zauważył. No i widzicie, trochę niżej, ile już jest? 7000. No to jedziemy dalej. Uwaga, to już powinien się zatkać. O, zobaczcie, 30, 40. 70 tysięcy, do 200 jeszcze mamy troszkę. No, o, no widzicie, 75 tysięcy, czyli 7,5%. No to ja jeszcze mu zjadę troszkę w dół.
czyli jest na dnie, leży sobie. No i się zatkał. Okazuje się, że na 100 tysiącach się zatkał. Z jakichś powodów na 100, a nie na 200 tysiącach. Zatkał się, to znaczy on już nie jest w stanie więcej zmierzyć. A jak wyciągniemy, że troszkę działa. Tak. Nie, no oczywiście. Trzeba tego po prostu bardzo dużo dać. To jest, tu jest granulat duży. Daj tam. Uwaga. Czy ja mam rękawiczkę? Mam. To jest poza wykładem, więc ja... No to teraz lewą. Albo płaszcz. Nie, to jak ja będę go rozgniatał, to będzie się... Coś takiego. Ale już się... To dobrze. To dobrze działa, dopóki jeszcze temperatura jest odpowiednio wysoka. Jak już obniży się tam do tych minus 60, czy już stopni, no to wtedy już przestaje działać. W pierwszym momencie to działa. Tak. Tak, przepraszam, już jesteśmy poza wykładem. Było powiedziane, że to są prywatne, więc jest część ogólna i pytaniowa jest poza. Osoby, które muszą i pan dziekan. Także jesteśmy w czasie prywatnym. Bardzo dziękuję państwu, bo to nie było jasne, ale rozumiem, że pan dziekan już wcześniej powiedział, że te osoby, które tam pierniki, ja to zrozumiałem, że zostali tylko chętni, że my jesteśmy do waszej dyskusji, dyspozycji. Tak. Proszę, zapraszam tu i... Dobra. No to już. No już. Tak.